Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Kontynuuję moją serię grę ze Stockfishem na różnych poziomach. Tym razem zacznę już od poziomu numer 3. Będę grał kolorem białym na 10 minut. Zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. Zapraszam do analizy. Ranking Stockfisha na poziomie trzecim jest to ranking 1400. No i zagrajmy sobie ruch D4. Skoczek F6 gra przeciwnik. Gramy C4. Zobaczymy, jaki debiut wybierze. Obronę Niemcowicza prawdopodobnie. Gramy skoczek F3. Goniec B4 się szykuje. C6. Dobra, tak też można, bo jest ruch D5 za chwilę. Ruch B5. Coś mi to przypominało jednego juniora. Ten ruch, no dobrze, wybijamy. Tutaj chyba chodzi o to, żeby punkt D5 złapać, ale widać, że tutaj maszyna troszeczkę wariuje. Jak dają pionki, to ja je po prostu biorę i się nawet nie zastanawiam. Pionek odbił, bardzo słaby ruch, trzeba było zbić to skoczkiem. Myślę, że goniec D2, można chyba E3, E3 zagrajmy spokojnie. Jest pionek więcej, nie muszę aż tak szarżować z super aktywnym wyprowadzeniem figur. Po prostu trzymam się tutaj, dobra, no tutaj to w takim razie pilnujemy. Skoczek, no tak, to nic nie daje, to są takie słabe ruchy, gramy goniec D3. Skoczek D6 to nic kompletnie nie daje. Pozycja jest bardzo dobra białych. Robimy szybko roszadę i problemy znikają błyskawicznie. Goniec na A6. No jak dają, to wymieniamy. Się tym w ogóle nie przejmujemy, tak? No hetman wybije oczywiście na A6. Dziwne byłoby, jakby nie wybił. Spróbujemy zagrać po prostu na wymianę. Im w ogóle taktyka z maszyną jest taka, że im więcej wymienimy, tym lepiej. Tutaj przeciwnik już podstawił. Zauważcie, że hetman jest pod związaniem. Więc ten poziom chyba jeszcze jest dosyć niski. Zbijamy figurkę za darmo na C4. Ok, hetman wybił, pionek wybił. No jest figura więcej, jest to pozycja totalnie wygrana. Trzeba ją jeszcze wygrać. Wprowadzamy szybko wieżę na B1. Tutaj H5 nie ma żadnego znaczenia. Ok, w takim razie zagrajmy może tak z groźbą skoczek C7. I wieża na C1 ma opcję obrony. No dobra, tutaj szach by był. Tutaj mogę też wziąć pionka na A7, ale wolę obronić jednak swojego pionka. Jeżeli będzie A6, koń C7, to tu odbijam. Odbijamy pionkiem, żeby goniec miał furteczkę. Okej. Grozi na przykład goniec A5 groziło. Już nie grozi. Grajmy tak. Może jakiegoś mata tu za chwilę damy. Czy F6 zagra? Nie zagrał. W takim razie po prostu skoczek C7. Aha, tutaj grozi bicie, muszę uważać. Dobra, zagramy sobie grzecznie goniec E3, żeby nie dać przeciwnikowi żadnych szans. No widać, że tu jakieś szaleńcze ataki się pojawiają. Muszę też uważać na to, żeby mata nie dostać na D1. Goniec na D6 prawdopodobnie ruszy tutaj. A, widzicie, maszyna dosyć sprytnie gra, ponieważ chce mi dać mata na D1, ale widzę taki ruch skoczek G6, bicie, bicie, bicie i zdobywam. Chyba to jest dobre posunięcie. Myślę, że to jest dobre posunięcie. Tak, tutaj są widełki wszędzie, ale chcę gońca zbić przede wszystkim. Nie wieżyczkę, tylko gońca. I ze zdobyciem przy okazji pioneczka. Ok, tutaj już mi się niestety ruszyło za szybko, ale to nie jest błąd. Szybka wymiana, jeżeli wieża B8, to bym wieżą na B3 zagrał. No tutaj to już kwestia realizacji przewagi. No dobra, zagram sobie mimo wszystko taki ruch w furtkę na wszelki wypadek, co by było gdyby. No i zdwajam wieżę szybciutko. Można zbić, wjechać tam wieżą na siódemkę. Próbujemy, chociaż miałem goniec G5, jak widać. No im przeciwnik słabiej gra, tym my też nie wykorzystujemy tych szans. No dobra, wymiana, wymiana, dajemy szacha szybciutko. Tu się wszystko oczywiście trzyma. Król E6, no i trzeba zamatować. Dobra, pozbieram tutaj te pionki jak grzyby w lesie, powiedzmy, jagody, le. Dziwne porównania, wymiany, wymiany, wymiany i szybciutko lecimy. Aj! Już ruch deklarowany zrobiłem, widać, że maszyna nie zbiła mi nawet wieży, bo stwierdziła, że i tak jest przegrana. Może będzie szukał jakiegoś pata? Jest to wielce prawdopodobne. No dajemy szacha. Tak, idziemy. Król F8, wieża E6 i mat na E8. Dobra, jest mat w następnym ruchu. A jednak nie ma. No to zagrajmy tak. Pioneczek zagra i do góry. Mogę też zbić pionkę oczywiście. Król G8 i mat na E8.
Dobra, widać, że maszyna gra do końca. To był poziom numer 3, czyli ranking 1300-400. I spróbujemy teraz zagrać sobie z poziomem numer 4, również kolorem białym. Ranking Stockfisha tutaj jest oscylowany na 1700 według Lichesa. No i próbujemy dalej. D4, D5, C4. Czy przeciwnik wybije pionka? Nie wybił. A, mamy tutaj obronę Chigorina. Gramy tak. E3, E5 prawdopodobnie, tak powinno się zagrać. Ok, skoczek C3, goniec B4 i zagramy A3 z wymuszoną tutaj wymianą skoczka. No, wybić skoczka musi. Nie wybił, no to jest ruch B4, jest po zawodach. Zdobywam figurę, bo jest grozi wzięcie hetmana i grozi wzięcie figury. Zobaczcie, na poziomie 1700 również Stockfish popełnia prosty błąd. Bardzo prosty błąd, jest figura więcej i jest w porządku. No dobra, wymiana oczywiście jest możliwa tutaj, tak, no ale jest figura więcej. Oczywiście trzeba zawsze uważać do samego końca, ale figura to figura. No dobra, skoczek F3, on zrobi roszadę. Również wyprowadzamy szybko figury, żeby nie mieć problemów żadnych. Tutaj będzie chciał zbijać. Ok, no zagramy goniec E3, będziemy bronić to tak twardo. Tego pionka nie ma co już bronić, nie ma sensu przede wszystkim. Każda wymiana jest dobra. No i tutaj po prostu zrobimy roszadę, żeby nie mieć problemów już rozwojowych. Dam hetman C2, może wieża nie bije. Dobra, idziemy A6, tak żeby trochę szarpnąć. Nie wziął pionka, to idziemy A6. Nie jest naszym celem, żeby wymienić, tylko żeby osłabić linię C, ewentualnie po prostu tak sobie zagraliśmy, zdwoić pionki zwyczajnie w ten sposób. Znaczy, no o to mi generalnie chodziło. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Przepraszam, czasem za wiele mówię. Zagrajmy taki sprytny ruch z atakiem niby na H7, ale goniec na E4 będzie atakował tutaj. Opcja, bo jest taka dobra opcja. Możemy zbić z szachem i wrócić na E4. To widać, już przeciwnik podstawia. Zauważyłem, że maszyna rezygnuje, tak? Jak już ma przegraną, to rezygnuje. No dobra, tutaj oczywiście bije, atakuje mi wieżę. My bijemy skoczka, on nam bije, my bijemy królem na F1. Przewaga materialna ogromna. Trzy figury za wieżę. A jednak nie zbił jeszcze. No nie musiał, tak? Gramy goniec E4 z powrotem. No maszyna w ogóle nie bije wieżyczki. No nie, no to jej sprawa. Widać, ten do poziomu czwartego, jak na ten moment, jest w miarę łatwo. No zbijemy tutaj, potem żeby gońcem zagrać na F4 ewentualnie. Chociaż wieżą mogą też tutaj z opcją na bicie na C4. No dobra, bijemy to wszystko do końca. Bije. Dobra, gramy wieża B1 z opcją bicia. Zauważcie, że znowu nie zrobiłem żadnego lufciku. Myślę, że zagram goniec D2 z opcją goniec B4, jak wieża by chciała zbić pionka. Chociaż to już mówię, to już jest pozycja wygrana totalnie, tylko jeszcze maszyna się nie poddaje, maszyna gra do końca. To jest też, powiem Wam, dobre. Weźmy przykład ze Stockfisha, grajmy do samego końca, a nóż widelec, jakaś tam zdarzy się sytuacja, gdzie będzie jakiś pacik, jakaś opcja, że tam, nie wiem, przeciwnik już się tak rozluźni i zrobi bardzo gruby błąd. Warto zawsze grać do końca, szczególnie jak się zaczyna swoją przygodę z szachami i ma się na przykład do trzeciej kategorii, tak. Nie ma też twardych reguł, ale gram sobie w ten sposób, żeby już król miał ucieczkę. Wiadomo, tutaj będzie mnie atakował goniec, wieża E3, tu się wszystko broni. Po prostu daje przeciwnikowi jakiekolwiek ruchy, żeby mógł wykonywać, tak? Dobra, idzie tutaj takie posunięcie. Aha, tutaj mamy już widełki. No to widełki już też. O, tutaj wybił. Ok, no to wybijemy tą wieżę. No dobra, nawet mogę zbić pionka, bo już tutaj wymienię wtedy wieżę na E7. Dobra, gramy tak, zagram wieżę na E7 i będzie to samo praktycznie. Wieża ucieka, to idę tutaj i pionek zasuwa do hetmana. A to już myślę, że sprawa prosta. Wymiana, szybkie dorobienie hetmana. Hetman D6, odcinamy przede wszystkim tutaj linię, wieża E7, hetman D8. Szach i mat w następnym.
posunięciu. Dobrze. To był poziom numer 4. Teraz zagramy jeszcze jeden poziom w tym nagraniu, moi drodzy, na poziomie numer 5, również na 10 minut. Poziom tego Stockfisha jest to ranking 2000. Znowu gramy D4. Cały czas gram ten sam debiut z maszyną, żeby sprawdzić, gdzie ona się tam poprawia w tym debiucie. Skoczek F6. No to nie jest najlepszy ruch w tym momencie. Znaczy, można tak grać z obroną Greenfelda, ale ja tu mam za darmo po prostu centrum na E4. No zbił hetman, to skoczek wychodzi. Atakuję hetmana i gram po prostu E4. I tu się wszystko fajnie układa, pomyśli grającego białym kolorem. No nie, no poziom 2000 i takie proste podstawienie piona. Nie rozumiem w ogóle tego zagrania. No widzicie, maszyna czasem kompletnie wariuje. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Skoczek na D7. Zaatakujmy to od razu poprzez ruch E5. No i skoczek musi wrócić tutaj. Pytanie, czy ja mam w ogóle tutaj jakieś opcje? Opcje są. Weźmie mi tu, to weźmie tu. Dobra, muszę tak zagrać. Okej, jednak tutaj trzeba uważać. Już myślałem, że tu już szybko wygrywam. A jednak, jak się okazuje, nie do końca jest to takie proste. Ale ruch E6 trzeba zagrać obowiązkowo. To bardzo utrudni rozwój przeciwnikowi. Na pewno to bardzo utrudni. I tu szybko zrobimy roszadę. No i tu jesteśmy już w domu. Wieża E1, skoczek G5. Tu atakujemy słaby punkt. Dobra, takie posunięcie jest możliwe. Zagrajmy sobie goniec D3. Zawsze na diagonalce sobie nieźle pogramy. Na diagonali, przepraszam. I skoczek G5. Od razu tu uderzamy i od razu tutaj uderzamy. No skoczek na F6 będzie musiał zagrać, rzecz jasna. Wieża E1, czyli wzmacniamy nacisk na punkt E6. Może skoczek na A4 i skoczek C5 jeszcze go tutaj bardziej zniechęci. O, właśnie tak poszło, słuchajcie. Skoczek A4. I teraz pytanie, czy można zbić hetmanem na D4? Otóż nie można, bo jest ruch goniec G6 ze zdobyciem hetmana. Hetman ruszył tutaj. Idziemy skoczkiem na C5 aktywnie. Cały czas pionek D4 jest zatruty, a jeszcze bardziej tutaj naciskamy na przeciwnika. Dobra, ten ruch jest ciekawy. Bo teraz grozi bicie tutaj. Jak bije tutaj, on mi bije tu, ja biję tu. No tak, ale tu już też jest masakra ze strony chyba naszej. Bijemy i jakiś grozi ruch typu Hetman H5, coś w tym stylu. On tutaj odbije i Hetman H5. No i Hetman H5, lecimy. Opcje widełek, ale będzie król D7, więc troszkę dokładniej będzie grała tu maszyna na pewno. A nie? Jednak nie. No to dajemy szacha, zdobywamy wieżę. Czyli znowu przewaga materialna robi się ogromna. Jeszcze goniec F4 jest taki ruch możliwy, ale wtedy jest E5. Ale goniec E3 też można. Skoczek nie może bić, bo tutaj wisi hetman. No jak widać, tutaj oddaję materiał. No dobra, bierzemy, tak. Bije skoczek, bije wieża. Może mogę zbić pionkiem. Bije wieża, cokolwiek tutaj wszystko. I znowu nie mam lufcika, prawda? No ale to dobra, ja to zdążę zawsze zrobić. Przewaga materialna jest ogromna. Okej, wieża E2. Tu się broni, tu się broni. Tutaj mata na C1 nie ma. Zgoda. Skoczek wraca szybko. No, mogła wieża zbić. Jak widzicie, tutaj już maszyna wariuje po prostu. Wariuje kompletnie. No i zbijamy gońca. No, gra przede wszystkim do końca. Stockfish słusznie, ale już na poziomie 2000, jak podstawi figurę, cokolwiek, to słuchajcie, no dziwne zagrania. Przede wszystkim to dziwne zagranie było na B5. Bardzo, bardzo dziwne. A5, okej. No to co? Jedziemy hetman na przykład na C4, chociaż wieżą tutaj mogłem zagrać również cokolwiek. No to lecimy z szachem. Skoczek D6. Tu pilnujemy. Dobra, no chce mi tutaj zbić ewidentnie, ale to ja mogę zagrać tak. No jak on mi zbije, to ja zbiję tutaj na B6. No dobra, to już w zasadzie jest pozamiatane. Okej, wybił. Zwiążemy króla i następnie dajemy mata na C8. Okej, to był poziom numer 5. No dobrze, moi drodzy, zagramy jeszcze jeden poziom w tym materiale. Tak stwierdziłem, że zagramy, bo maszyna tutaj gra zdecydowanie za słabo na poziomie w piątym, przynajmniej dla mnie.
poziom numer 6 i gramy kolorem białym. Na poziomie numer 6 Stockfish ma ranking 2300, no to to już jest poziom całkiem. C6 i D4, D5 prawdopodobnie, ok. Tutaj mamy obronę słowiańską ze strony czarnych. To już wygląda wszystko dobrze. Skoczek D7, tak, tutaj wygląda wszystko dobrze. Skoczek D2 chciałem grać, koniec D3, skoczek D2. No ale poszło jak poszło. No tutaj wygląda dobrze. Czy on zbije? No to ten poziom 2300 już jest całkiem dobry. Widać, że już tutaj Stockfish sobie radzi całkiem dobrze. Robimy szybko roszadę. Z planem Hetman E2, E4. No C5, bardzo ładnie tutaj zagrał. Dobra, zagramy A3. Może zbić tu, ja zbiję tu, on mi tu, ja tu. Taka niestandardowa pozycja z parą gońców, ale wybił tak. Dobra, tu się centrum dobrze trzyma. I zagramy sobie z planem A4, goniec A3. Coś w tym stylu. Chociaż jeszcze jest opcja zagrania na przykład Hetman E2 i E4. Ta opcja mi się chyba bardziej jednak podoba. Tutaj zawsze gońce ładnie bronię, wieża D1. E4, E5, takie plany. Dobra, H6 już zapobiegawczo zagrał. No gramy E4. Jak daje nam przeciwnik możliwość grania aktywnie, to trzeba z tego korzystać. A4, żeby tutaj związać hetmana, to też będzie, myślę, że dosyć sprawa nieprzyjemna dla przeciwnika. Bardzo ładny ruch, muszę przyznać. To jest bardzo ładne posunięcie. Pytanie, czy tutaj mogę zagrać? No muszę chyba związać. Jeżeli biję, to zawsze mam E5. Wybił. No dobra, muszę zagrać E5. Nie ma wyjścia. D3. To tak myślałem, że taki ruch nastąpi. No muszę tu. Skoczek D5 zagra w ten sposób. A skoczek D5 to mam tutaj taki strzał. Hetman E4. Dobra, wieża E1. Tu wszystko bronię. Dokładnie. Ok. Pozycja nadal myślę, że jest lepsza. Gramy A4, nie pozwalając zagrać B6, bo jest potem hetman na E5. Skoczek F8, dobra. On chce też zagrać tutaj. Myślę, że wieża B1 będziemy naciskać na punkt B7. Hetman D8, tu mi atakuje pioneczka. No, maszyna gra tak, widzę, że dosyć. Gramy A6 szybciutko, chcemy osłabić. Chcemy osłabić tutaj to skrzydło, wieża B. Aha, wieża ruszyła, dobrze zagrała tutaj wieżyczka. Myślę, że trzeba wybić to, mieć z głowy tego pionka, zawsze tu słabość zostaje. Pozycja na pewno jest lepsza białych, ale... Bądź mądry i to wykorzystaj, prawda? Myślę, że może... No nie mogę zbić tutaj, bo tu nie mam opcji, bo tu mata też nie ma. Tu jakby się wszystko trzymało u przeciwnika. Teraz muszę się zastanowić znowu. Tutaj pionek jest taki podwisający. Może goniec B5. Związać wieżyczkę. Tutaj bicie. Może wieża na D1. Chociaż hetman A5 zagra. Też będzie niezbyt chyba uprzejmie tutaj z jego strony. No, łatwo już się... Już łatwo nie jest, moi drodzy. Już się tutaj troszkę trzeba pogłowić. No właśnie kusi mnie goniec B5, jeszcze goniec C4 chodzi mi po głowie, żeby tutaj troszeczkę uderzyć, ale może goniec C2 takie spokojne? No nie wiem właśnie. Goniec B5, pierwsza myśl najlepsza. Czy tutaj jest bicie na F3? Teraz się zastanawiam. Jest bicie na F3, szybko mnie tutaj przeciwnik... uświadomił. No chyba hetmanem. Hetmanem. No skoczek zbije oczywiście, tak? No to jestem pionka teraz stratny. A jednak wieżą. To jestem zaskoczony. To teraz gramy wieżą na D1 i tu związujemy. No jest pionek mniej, ale jest parę gońców na parę skoczków. Może się to coś uda wyczarować. Hetman A5 ruszył po prostu. Mamy na szczęście ruch C4. Tu hetman broni. Trzeba bardzo uważać.
Na taki ruch. No, panie Szachusiu. Zabrakło ci znowu tego tutaj lufciku i to partię w tym momencie kończy. No jeszcze taki ruch ewentualnie. Tak trzeba zagrać, no bo jak zbije tu, to on mi zbije tutaj. Jest po zawodach. Goniec B2 gramy. No on mi zbije tu, ja tutaj, on tutaj. Jakiś hetman, no właśnie, tutaj muszę. Hetman F4. Hetman G3. No hetman G3 spróbujemy. Wieża do za dwa skoczki. No jest to w tej pozycji, niestety nie jest to korzystne, ale taki ruch teraz? Tak, on tu bije, ja tutaj, on tym skoczkiem skakuje. Aha, takie buty. Dobra, gramy H4, żeby zagrać H5. Oczywiście on sam może zagrać H5. F5 nawet zagrał, nieźle. No, gramy H5, spróbujemy. Jakoś tak przeciwnik jakoś za szybko gra. No dobra, i teraz jak odejdę sobie tu, on konie F8, wszystko broni, nie? Nie mogę też zagrać tak, bo wymiana hetmanów nie będzie zbyt dla mnie korzystna. Ale mogę zagrać tak i tutaj odbić pionka, o, z szachem. Także troszeczkę się też pomylił, bo mógł lepiej. C4, rzecz jasna, okej. Czy on się pomylił faktycznie? Tak, to dobra, gram tak, bo jak C3, to znowu daję szacha, na szczęście. Tu wisi skoczek. Okej. Wieża D5. Skoczek na D3. Trochę się dzieje. Hetman D4 centralizuje tego hetmana. Ten broniony tu wisi. On stara mi się króla rozwalić bardzo mocno. Słusznie. Czy taki ruch przechodzi? Wieża bije, wszystko bije do końca. Może przechodzi? Próbujemy. No, gram troszeczkę szybciej ze względu na czas. Dobra, on poszedł tu, lecimy dalej. A nie, ten ruch jest już zły w ogóle, bo wieża bije. Wybija. Moment, jak wybije, wybije. Gram tutaj, tutaj, tutaj. Hetmanówka. Przegrana hetmanówka. No to podstawiłem. Moi drodzy, podstawiłem niestety. Za szybko pionkiem zagrałem niestety. A nie chcę cofać ruchów, bo tu myślę, że byłoby lekko nieuczciwe. No nic, walczymy. Na poziomie 2300, no już coś tam sobie pogrywa ten Stockfish. Może tak? Z opcją wybicia. Leci pionem szybko, nie? No właśnie, i to już nic nie daje. Bije tu, bije tu. Bije tu, no do, no właśnie, no właśnie. Nic niestety nie zyskuje w ten sposób. A tutaj? Z opcją tutaj? Ale idzie pionek, ja to widzę wszystko. Aha, po prostu idzie pionek. Tak? A może tak jeszcze? Jakieś niespodzianki. Skoczek, szach, tu. Tu król H2, wieża B1 zawsze ma. No nie, no to już niestety. Niestety to już jest wtopa. No nic niestety tutaj nie wymyślę. Próbuję jeszcze na mata zagrać na G7. No tak, tutaj to jest już proste zagranie. Szach. Okej, G3. I skoczek F6. Dobra. No mam jeszcze tutaj ze zdobyciem hetmana, ale. No ale gramy. Czy tu może będzie wieczny szach? Czy tu jest opcja na wiecznego szacha? Hetman D3? Jest wieczny szach, słuchajcie. Jest wieczny szach, albo jest zwycięstwo, bo zagram tu. A nie, moment, moi drodzy! Przecież jest tutaj strzał.
jakość więcej. Nie, nie jest tutaj, bo jest skoczek na G4, tu i tu widły. Ale zaraz, jak zagram tutaj, on król H7, ja zbiję tu. On zagra tu, ja tu. On mi zbije. Ja muszę tu i dostaję mata. Więc wieczny szach chyba jest tutaj przymusem z mojej strony. No dobra, on nie może tu, bo przegrywa, prawda? Mamy wieczny szach. Czyli tutaj zagram. No nie, no to nic nie zmienia. Kolejny szach. Skoczek. On nie chce remisu. Jak zbije, to on mi zagra coś w tym stylu i tu będzie atakował. No dobra, bije. A nie, bo on mi zagra tutaj i tu grozi mat na G2. O, rety, rety. Znalazł jednak. Wow, muszę wam powiedzieć, że jestem mega, mega w szoku, nie? Maszyna jednak coś tam potrafi grać. Znaczy, to źle brzmi, ale naprawdę. Nieźle, naprawdę nieźle. No tak, jak zbije wieżę, to on mi zagra tutaj z nieuchronnym matem, niestety. Tutaj zagram, to on mi zagra hetman C4 i będzie bronił skoczka na amen. Już nic nie zrobię. Nieźle to wszystko wygląda z jego strony. No, bardzo ładnie zagrał tutaj. Stockfish. Musiałbym sobie chyba więcej czasu trochę ustawić i pokminić z poziomem numer 6. No to już jest, widzę poziom, na którym trzeba troszeczkę się głębiej zastanowić. Czas ucieka. No cóż, cóż ja mogę, moi drodzy. No, no zbiję tą wieżę i będzie hetman F1. Będę musiał się poddać. Nie widzę po prostu opcji na lepszą grę. No zgadza się, tutaj jest nieuchronny mat. Dobra. Muszę poddać, będziemy na poziomie numer 6 jeszcze ćwiczyli, a tymczasem Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i do następnego razu, trzymajcie się, hej!